Cześć, jak się macie, tutaj oczywiście Damian, witam was w kolejnym odcinku Ultimate Team. Przepraszam, że nie pojawił się on wczoraj, jednak miałem inne plany, w sensie takie plany, że chciałem nagrać w niedzielę wieczorem, jednak w niedzielę wieczorem. Here we go again. Krótko i na temat. Więc tak, jeśli chodzi o mój zespół, to nic się nie zmieniło. Nadal mam tych samych piłkarzy, tak mi się wydaje, nikogo nie kupiłem, jednak w międzyczasie pojawiło się fajne wyzwanie o piłkarza z... No właśnie, piłkarz roku chyba Ligi Meksykańskiej. Zobaczmy tutaj wyzwania live, Liga Bancomer. Tak jest, to jest Mexico. I słuchajcie, tak się zastanawiam, czy nie zrobić jako takiego super zmiennika. I po drugie, ta karta jest oceniana na 87. Najtańsza karta 87 kosztuje chyba 30 tysięcy, więc jest to po prostu dobra inwestycja pod kątem przyszłych SBC. Jestem ciekaw, czy mogę to zrobić z miejsca. Wydaje mi się, że nie, bo ostatnio robiłem jedno wyzwanie 83 o wypożyczonego Eusebio, którym sobie dzisiaj zagramy, bo chcę wam pokazać tylko, jak niesamowita karta to jest. No, tych wyżej ocenionych trzymam na inne wyzwania, więc... Zrobimy to, ale chyba na spokojnie w kolejnym odcinku, 5 dni do końca. I zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą. Innych takich wyzwań ciekawych nie mamy, no to odpuszczam. Laurent Blanc, brakuje mi 5 wyzwań do ukończenia i chyba dzisiaj zrobię klasę światową. Bo przez to, że trafiłem dwa informy ostatnio, to mogę ukończyć to wyzwanie i ja tego Blanc chcę zrobić. Dlaczego chcę zrobić to wyzwanie? Bo po prostu wrzuciłem tutaj Shearera. Plus jednak... Podoba mi się ta karta. Za każdym razem, gdy gram przeciwko Blon, to mam ogromne problemy, dlatego też ukończymy wyzwanie i zgarniemy paczkę Electrum. Okej, wyzwanie ukończone bez problemów. Wydałem tylko 4000, bo brakowało mi 4 rzadkich graczy. Naprawdę fajnie, że udało się trafić te niewymienne informy, bo normalnie to wyzwanie chyba tak od zera kosztuje 35 tysięcy. A więc 4 z 5 wyzwań ukończone i żeby dobrą paczkę teraz otworzyć, nie zostawiam na TOC, bo chcę od razu zobaczyć, czy ten Laurent Blanc się zwraca, czy też nie? Nie. No cóż, Gerard się nie zwrócił, chyba był jeden walkout, to nie liczę na to, że ten piłkarz wyjdzie mnie jakoś, wiecie. No niestety, tragedia, chyba że któryś ze srebrnych piłkarzy będzie coś warty. Tak jest, 3000, tutaj mamy jeszcze 2 graczy z ligi francuskiej, hiszpańskiej, przepraszam, którzy niestety są nic nie warci, jeszcze Werner. Ale nie tego Wernera szukałem. Dobra, mam 5 meczów do rozegrania. 4 zwycięstwa potrzebne, by zdobyć rangę złoto 1. Mam nadzieję, że uda się to zrobić, bo jednak 2 paczki za 100 tysięcy na Team of the Season byłyby idealne. Jest kondycja, gramy. No okej, typowa drużyna. Jednak zapomniałem wam powiedzieć jednej rzeczy. Kupiłem Quincy'ego Promesa. I to nim ciągle gram i... Robi robotę. Robi taką samą robotę, jaką wykonywał dla mnie wcześniej. No cóż, może to nie Mbappé, nie mogę go mieć od pierwszej minuty, ale z ławki... Jest klasa. Wygląda to bardzo dziwnie, gdy wrzucam odcinek z Food Champions we wtorek. No ale cóż, tak się to potoczyło wszystko w tym tygodniu. Serwery działały jak działały. Wydaje mi się, że słowo działały jest tutaj po prostu nieadekwatne. To była jakaś tragedia, ale spokojnie, dostaliśmy wspaniałą rekompensatę. 2000 punktów, które możemy użyć do dostania się do kolejnej ligi weekendowej. No po prostu cudownie, dziękujemy EA. Dla porównania, w Maddenie, czyli grze o futbolu amerykańskim, bo tam po prostu wszystkie serwery EA padły, to gracze, którzy nie mogli ukończyć wszystkich meczów w Squad Battles, odpowiedniku Squad Battles w Maddenie, otrzymają podwójne nagrody. My dostajemy punkty do Food Champions. Pomijając fakt, że nie każdy gracz gra w Food Champions, to naprawdę no... Szkoda. Po prostu szkoda, że EA nie zna takiego słowa jak rekompensata. To mnie boli najbardziej, bo wszystkie gry, w których coś nie działa, zawsze w jakiś sposób wynagradzają graczy. Tutaj był niestety spalony. No ale jestem troszkę sfrustrowany podejściem EA. No ale skoro widzą, że mogą to robić, to... No tak. Cristiano Ronaldo, David De Gea, ho, jak dobrze, że mu nie siadło precyzyjne wykończenie. Jeszcze odnosząc się w ogóle do całej sytuacji z FIFA, to cóż, no ja jestem członkiem, jak prawie większości youtuberów polskich, tych większych z FIFA, członkiem takiego programu jak EA Game Changers. No i założenie było takie, że razem będziemy pomagać, zmieniać tę grę też, dlatego mam dostęp do narzędzia telemetrycznego, tak ładnie to zostało nazwane, gdzie po każdym spotkaniu mogę ocenić jakość gameplayu, czy przyciski, czy gra reagowała odpowiednio szybko na moje ruchy itp. Ja staram się to robić dokładnie po każdym meczu, jak coś nie działa, to ten. Oczywiście czasami pomijam, bo jak gram jakąś serię meczów, to też tak 6 meczów z rzędu to oceniać, to ale przeważnie jednak uzupełniam
ankietę tak, jak już uzupełniam, to uzupełniam oczywiście tak, jak mecz wyglądał. Jednak, no słuchajcie, jesteśmy członkami grupy Game Changers, jednak no niestety nie mamy aż takiego wpływu na grę, więc jak coś, to nie obwiniajcie nas, youtuberów, że coś w FIFA nie działa, bo zdarzają się czasami tacy ludzie. Staramy się, naprawdę my się staramy, ale nasz głos nie jest jeszcze aż tak słyszalny. Mówię jeszcze, bo myślę, że na kolejnym Capture Event będzie trzeba sobie porozmawiać z kilkoma osobami. Chyba że po tych słowach już nie zostanę zaproszony. Piękne uderzenie Butra Gwenio. Jaka to jest wersja? Prime. Piękny on jest. Kante, który zagrywa prostopadle do Sona, Sonaldo do Jordiego Alby, można i tak. To spotkanie nagrywam przed meczem Leicester z Manchesterem City. To nie był faul, no na miłość boską. Nikogo nie dotykałem. I kolejna rzecz, którą zmieniłbym w FIFA. Faule, których cholera nie ma. Wracając oczywiście do pozytywnych rzeczy, mam nadzieję, że wiecie, co się wydarzyło. Oczywiście, jeśli oglądają to kibice Manchester City, to przepraszam, ale ja też w ramach wsparcia wpuszczę w drugiej połowie na boisko Jamie'ego Vardiego. Mam nadzieję, że zrobił swoje w tym wczorajszym meczu. Nie chcę przegrać tego spotkania, bo nie ma co się oszukiwać, że... No chciałem powiedzieć, że ta pierwsza bramka mojego przeciwnika nie była jakaś wybitna, to też nie była akcja na miarę top 100, centra na Ronaldo, a Ronaldo z główki. Nie no, Gerrard tam leży jeszcze kontuzjowany. Dlaczego w kompetytywnym trybie zawodnicy mogą sobie... Oj, wyczuwam comeback Neymar do Eusebio. Pokażę wam, jaką on robi różnicę. Gerrard, okej, okay, próba zagrania takiego 1-2. Eusebio przejmuje, uderza z dystansu. Piękny gol. I o tym właśnie mówię. Ta karta jest nie z tej ziemi. Pytanie brzmi, czy zdobędzie dla mnie dwa gole w ciągu 11 minut, no tak około 13, pewnie jakieś defensywne zmiany, no gram teraz 4-1-2-1-2, bardziej ofensywnie, tak mi się wydaje, zobaczymy co z tego wyjdzie. Ale chociaż celnie teraz podał, Son, będzie gol, no nie, no zobaczcie co robi ten Ramos. Neymar do Eusebio, próba jeszcze jednego podbicia piłki, ale ponownie Ramos. Nie mam pojęcia, czy to była zwykła wersja, czy wersja Team of the Year, tak czy siak. Tragedia, bo nie byłem w stanie przez niego przejść. Okropny mecz, no najgorsze jest to, że rywal, no nie oszukujmy się, nie zrobił żadnej takiej akcji, że to było wow, no ale cóż, był lepszy ode mnie. Takie są fakty, nie ma co szukać wymówek. Pozostały mi 4 mecze. 4 mecze, by wbić Gold 1. Jeśli przegram to spotkanie, to nie gram dalej. Kończę na trójeczce, bo ta dwójka mnie nie ciekawi. O proszę, Milinkowicz-Savic tak w ogóle bez grania, odważnie. I zobaczmy, Gabriel Jesus, który jeszcze pozostał na boisku, piłka wystawiona do Sona i De Gea broni. Dobra, podkręcona piłka, jeszcze Neymar, może uda się to skończyć z dystansu, jego flick. Ale no Vieira na drodze, choć chwila, Jesus! Florenzi, Van Dijk, gdzie jesteś wtedy, kiedy cię potrzebuję? Jeszcze raz! Nie mogę się już doczekać czerwca. Piłkę! Na 1-0. Chciałem powiedzieć, nie mogę się doczekać czerwca, bo wtedy poznamy takie pierwsze małe informacje o FIFA 20. Ciekawe, co tam nowego. Okej, 2-0. Dobra piłka Gerarda, Son. 1-2, lecimy. I zobaczmy, ostatnia akcja w pierwszej połowie, Son, podcinka. Spokojnie, mamy to 2-2. Błyskawicznie odrobiona strata, jestem z siebie dumny. I nie mówcie, że będzie jeszcze trzeci gol w pierwszej połowie, bo to jest Son. No ale fatalnie, po prostu fatalnie. Oj, no i to jest to Son. Son. Dobitka! Mamy hat-trick. No jednak pokazuje swoją wartość. Bardzo fajnie, bo oczywiście są momenty, w których w niego wątpi, ale dobił na pustą. Choć powinien być gol od razu. Ale tak to jest, no. Ja nie umiem kończyć w tej grze. Taka jest prawda. Ja wolę uderzyć technicznie z dystansu niż w polu karnym i wielu graczy chyba ma tak samo. Albo jakiś strzał z pierwszej piłki, cokolwiek. No taka sytuacja, jaką miałem przed... Okej, fajny mecz. No i jeszcze raz. Teraz do Perisicia. Świeże siły, Iwan. To jest twój moment. Wystawiona piłka. Gerrard! Dobitka! 4-3, obrzydliwie.
ale skutecznie. Słabo, słabo to wyglądało. Jak na kogoś, kto naprawdę ma tę statystykę oceną na 92, to oczekuje czegoś więcej. Dobrze, że Neymar wbiegał. Ach. Haha, no. Co? Steven z dystansu. No i dziękuję bardzo. Koniec tego meczu, jest zwycięstwo. W tym momencie wbijam gol 2. Idę oglądać mecz. Brawa dla Sona. Gratulacje. Dziękuję. Dobrze, plan jest taki. Idę kibicować Leicester. Mam nadzieję, że dokończę te 3 mecze w bardzo dobrym humorze i ja się jeszcze z wami nie żegnam. W sensie, no, dogram prawdopodobnie już tylko swój głos i dam wam znać, czy wbiłem to złoto 1, czy też nie. Leicester, zróbcie to. A teraz czas na jeszcze jeden mecz. Albo 2, albo 3. A więc tak, po meczu Manchesteru City z Leicester postanowiłem zagrać moje pozostałe spotkania w Foot Champions. Myślę, że mój ton mówi sam za siebie. A szkoda, szkoda, bo to spotkanie wyglądało obiecująco. Nie to, które widzicie teraz, bo to jest koniec. Ja wam nie pokazuję skrótów. 2-6. 2-6. W tym tygodniu Golda 1 po prostu nie ma. Dziękuję bardzo. Jednak byłem zły i stwierdziłem, że złożę jakąś z dupy drużynę z Vardym na SP, z Wilsonem na napadzie, by zagrać dla testu, zobaczyć, czy ta gra ma jakikolwiek sens. I trafiam na fajną drużynę z tym Poty Van Dijkiem, z Davidem Luisem. Można powiedzieć, że obrona marzeń, jednak nie wiem, jak to zrobiłem, ale naprawdę montując ten materiał sam byłem z siebie dumny, patrząc na to, jak rozegrałem tę akcję. I w 5 minucie Wilson trafił na 1-0, był to mój pierwszy mecz nim i od razu pierwsza bramka w ciągu 5 minut. No byłem mega zadowolony, tutaj podanie do Firmino dosłownie kilka chwil później i Son na 2-0. Son, który ma chyba 3 punkty z grania, bo po prostu wrzuciłem go na napad, a wykończył po prostu bezbłędnie. Rywal no niestety się troszkę obudził, tutaj mój błąd, bo ruszyłem się De Gea, przez co nie miał jak wyjąć tej piłki i niestety przeciwnik zdobył bramkę kontaktową Ben Yedderem, ale i tak czułem się naprawdę dobrze w tym meczu i nawet jak możecie widzieć po podaniach Vardiego, on naprawdę działa na tej pozycji środkowego pomocnika. To w jednym z ostatnich filmów właśnie narzekałem, że kurde, ktoś gra napastnikami na SP, ale kurczę, jeśli to się ma kończyć w taki sposób, że Vardy idealnie się podpina do ofensywy, to ja tak będę grał. Mimo że to jest głupie, mimo że to niby nie ma sensu, tak jednak napastnicy na pozycji SP naprawdę mają sens w tej grze. No i możliwe, że tutaj zabrakło właśnie tego zgrania, gdy Son trafił w słupek, ale może być też i Sonek, ale był remis. No tam niestety Vardy inaczej, gra źle odczytała moje zamiary, ja nie chciałem robić w ślizgu, ja chciałem wybić piłkę X-em. No a skończyło się na tym, że rywal zdobył bramkę dającą remis, ale później prosto padła piłka, zły ruch bramkarzem, Wilson, pusta bramka, 4-3. I to jest też niesamowite, ale tym Wilsonem grało mi się naprawdę dobrze. Poważnie, no zagrałem nim 2 spotkania, ten mecz i następny, którego wam już nie pokazuję, bo to nie ma sensu, bo skończyłem na 19 zwycięstwach, jednak znów zagrałem tym samym zespołem i ponownie to działało. Vardy tam miał kolejną asystę, Wilson zdobył 2 bramki i serio, w kolejnym odcinku też zagram takim ustawieniem, by wam pokazać na żywo, jak to wszystko działa, ale to po prostu nie ma sensu i ja już nie wiem, o co w tej grze chodzi. Ach, dziękuję wam za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym filmie, jutro Back to Glory na kanale, w czwartek odbieramy player picki za Foot Champions, paczki otworzę dopiero w sobotę, albo jakiś może mały live'ik w piątek wieczorem, zobaczymy. Myślę, że to fajny plan. Na razie, cześć!